Dzień dobry naszym wszystkim super ekobohaterom i ekobohaterkom. Dziś zapraszam Was do kolejnego, ostatniego już etapu naszej wspólnej podróży, której celem jest zwiększenie wpływu każdego z nas na dobre samopoczucie naszej planety Ziemi. Dziś przyjrzymy się Waszemu najbliższemu otoczeniu, a przede wszystkim temu, jakie ślady zostawia w nim człowiek. Jedną z bardzo ważnych supermocy, które ma w sobie każdy człowiek, jest szacunek do natury. Natury, która tak naprawdę daje nam możliwość cieszenia się życiem. Jednak z jakichś powodów część z nas zapomina o tym, że ma w sobie tę moc. I zamiast troszczyć się o środowisko naturalne, bezmyślnie niszczy je, śmiecąc, dewastując i zabijając to, co żywe. Chyba zgodzimy się co do tego, że takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i zdecydowanie nie jest w porządku. Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, Ziemia to nasz dom, nasze wspólne dobro i wspólna przestrzeń. Niszcząc je, stopniowo szkodzimy przede wszystkim sobie, ryzykując utratę miejsca do życia. Poza tym, że szkodzimy sobie, szkodzimy również innym ludziom i wszystkim żywym stworzeniom. Planeta Ziemia nie jest naszą własnością. Można by raczej powiedzieć, że jesteśmy jej gośćmi, a jako goście powinniśmy szanować gospodarza. Na tej podstawie stworzono ruch zwany Leave No Trace, co na język polski możemy przetłumaczyć jako nie zostawiaj żadnego śladu. Co to oznacza? Kiedy wybierasz się na wycieczkę w góry, do lasu, nad morze, czy po prostu na spacer do parku, to ważne, aby po Twojej aktywności został jak najmniejszy ślad. Pamiętaj, zostawiaj miejsce takim, jakie je zastałeś, lub jeśli możesz, nawet jeszcze lepsze. Co to znaczy? Nie zrywaj kwiatów, nie łam gałęzi, nie zbieraj kamieni, a jeśli trafisz na jakieś śmieci i masz możliwość, zabierz je ze sobą. Pamiętaj, przebywając w naturalnym dla zwierząt środowisku, jesteś tylko gościem. Pod żadnym pozorem nie podchodź do dzikich zwierząt, nie karm ich i nie prowokuj. Dokarmianie dzikich zwierząt może spowodować, że zapomną one o naturalnym sposobie zdobywania pożywienia i naraża je to na śmierć. Podczas swoich wycieczek pamiętaj, aby poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Poruszanie się nimi ma na celu nie tylko ochronę środowiska przed zniszczeniem, ale również zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i Twoim bliskim. Pamiętaj o tym, że szlaki zostały tak wytyczone, aby były bardzo atrakcyjne dla wędrowca. Nie ma potrzeby, aby z nich zbaczać. I co szczególnie ważne, nigdy nie zostawiaj po sobie śmieci. Pamiętaj, aby wszystkie plastikowe butelki, papierki po batonikach, czy nawet zużyte chusteczki spakować w jeden worek i wyrzucić do najbliższego kosza na śmieci. I nie zostawiaj resztek jedzenia, które mogłyby przeciągnąć dzikie zwierzęta. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w przyrodzie nic nie znika. Poza tym, że widok zaśmieconych parków i lasów jest po prostu smutny, to musisz wiedzieć, że pozostawione przez Ciebie śmieci zostaną tam na bardzo długo. Wyobraź sobie, że ogryzek jabłka rozkłada się 6 miesięcy, podobnie papier, ale już torba foliowa aż 300 lat. Natomiast jeżeli wyrzucisz w lesie plastikową butelkę, zanim się rozłoży, może minąć aż 1000 lat, a butelka szklana może nie zniknąć nigdy. To już koniec naszej wspólnej ekopodróży. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Pamiętajcie, aby korzystać ze swoich supermocy i cieszyć się naszą planetą Ziemią, dbając o jej dobre samopoczucie każdego dnia. Powodzenia!